Mecz praktycznie był, graniczył się koło jednego remisu, dwóch, trzech, więcej chyba nie było bramek. My gdzieś ten mecz żeśmy na początku prowadzili, później w drugiej połowie Białoruś nas przeszła. Na całe szczęście udało nam się zniwelować to i odrobić straty i wyjść na prowadzenie dwubramkowe i wygrać w końcu ten mecz. A ten mecz kosztował nas bardzo dużo zdrowia i chciałbym bardzo podziękować za kibiców za tak dobrą atmosferę, jaką nam dzisiaj stworzyli, na pewno nam dzisiaj pomogli. Wczoraj ten mecz nam kompletnie wyszedł, było 10 minut gdzieś dobre jakieś takie gry w miarę to, co nam chodziło w obronie szczególnie, tak? Bo naszą najmocniejszą stroną jest obrona. Dzisiaj chłopakom powiedziałem, że nic mnie więcej nie interesuje, tylko mnie walka interesowała i to dzisiaj pokazali. Wydaje mi się, że się walczyli i dzięki temu, że walczyli, dzisiaj mamy te dwa punkty. Ja wierzę w swoich chłopaków do końca. Obojętnie jaki jest wynik, do końca walczymy. Nieważne jak jest, trzeba walczyć do końca. Jak się walczy, to można zdobyć i tak jak my dzisiaj wygrać mecz.